Skarżą się na to, że ich studia zależą od stabilności połączenia internetowego, a zajęcia zdalne źle wpływają na jakość kształcenia. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza postanowili wystosować list w sprawie powrotu na uczelnię do rektor Bogumiły Kaniewskiej. Uważamy, że koniecznym staje się podjęcie próby jak najszybszego powrotu na uczelnię. Po ustaleniu właściwej strategii, przy zgodnym działaniu przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej. Przedstawiciele samorządu zwracają uwagę na to, że studiowanie online wpływa niekorzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi, a wielu z nich po prostu nie ma warunków do nauki w domu. Utrudniony dostęp do odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz niejednokrotnie przeciążone połączenie internetowe potęgują rosnącą frustrację. W mediach społecznościowych pod postem dotyczącym listu rozpętała się prawdziwa burza. Bo jak się okazało, wielu żaków z treścią listu się nie zgadza. Uważam, że zjechanie się studentów z różnych miast i posadzenie ich w jednej zamkniętej sali wykładowej jest szczytem nieodpowiedzialności. Komu jest źle, temu jest źle. Ja nie narzekam i oby studia online trwały. Dużo zależy od kierunku, a tym, co bardziej odpowiada, też mają pisać list. Trochę słabo, przedstawienie tylko jednej strony. Różnica zdań między studentami była na tyle poważna, że zmieniono nawet podpis listu. Ze studenci i studentki UAM na my niżej podpisani. Bo ile osób, tyle opinii na temat zdalnego kształcenia. No, ta sytuacja nie jest aż taka zła. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w mojej sytuacji jestem w stanie połączyć i pracę, i studia. Jedno i drugie wykonuję w formie zdalnej. No a to nie byłoby możliwe w momencie, kiedy jedno i drugie wykonywałabym stacjonarnie. Jeszcze w marcu zeszłego roku niektórzy śmiali się z tego, że będziemy mieli nauczanie zdalne. Miała być chwila wytchnienia, ale ona trwa już tak długo, że jest zdecydowanie niekorzystny ten okres też dla relacji towarzyskich. Póki co władze uczelni nie komentują sprawy. Rektorka nie otrzymała dotąd listu. Jak go dostanie, to się z nim zapozna, a odpowiedź najpierw poznają zainteresowani. Póki co obowiązuje zarządzenie z dnia 25 stycznia 2021 roku o organizacji semestru letniego w większości w formie zdalnej. Samorząd list opublikował 23 kwietnia. Na razie wciąż trwa zbiórka podpisów wśród studentów, którzy pomysł powrotu na uczelnię popierają. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.